Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle o takiej dość nietypowej jak na nas godzinie, ale obiecałem na ostatnim porannym live'ie, że no jak zaszalejemy, no to będziemy szaleć dalej i spotkamy się niebawem znowu o jakiejś wczesnej porze. Jest na tyle wcześnie, że jeszcze świeci się za oknem i to dość tak solidnie. Nie wiem, czy to dobrze wygląda, czy źle w kamerze, ale w każdym razie... O, nie wiadomo, czy słychać muzykę teraz. Chyba słychać, a teraz nie słychać muzyki. Kurczę, to jak to się zmienia, że raz słychać u mnie, raz u was? No a mieliśmy zaczynać. Dobra, niech gra się ładuje, to ja w takim razie znikam. Niech tutaj silnik tam hałasuje, albo po prostu, no, problem rozwiązany. Włączymy dzisiaj muzykę z gry i będziemy się tu zastanawiać, tak? Na danno. Cisza jak makiet, Zasia. O, i już gra i wszyscy mają. I wy macie, i ja też mam. Więc możemy działać. Przygotuj się do nowej Terrarii. Coś się dzieje nowego w Terrarii. Dziękuję, dziękuję. Na wszelki wypadek, to ja też zachęcam, zanim ktoś zada pewne niewygodne pytania, to zachęcam do przeczytania opisu tego live'a. Albo tytułu, jak na Twitchu. A przy okazji dobra wiadomość. Udało się wyjechać ciężarówką. Za tego pieńka trzeba było podstawić Chevroleta pod tę przyczepkę i on wtedy podskoczyła na Chevrolecie i przejechał przez pieniek, więc wszystko jest ok. No dobra, czyli w takim razie przenosimy się z naszą misją, bo dzisiaj mam nadzieję, że Michigan uda nam się opuścić nareszcie, chociaż no zobaczymy, bo trochę mamy do zrobienia. Przenosimy się na Wyspowe Jezioro, ponieważ tam czeka na nas już Azovek i parę rzeczy do zrobienia. Zróbmy to tak, tak i tak. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam zawsze oddźwięk głosu, co rozumiesz przez oddźwięk głosu, ale przypomniało mi się, zapomniałem, że te wpłaty to też Team Mimka, tak, tak, to Team Mimka, to o, to w ogóle team dobra zabawa. Nim pojedziemy dalej, musielibyśmy sobie wziąć jeszcze naczepkę, przyczepę płaską z rampami, o, ponieważ będzie nam potrzebne coś, co pomieści aż 4 sloty. I możemy ruszać dalej. Jak ten hamak się sprawuje? No miałem okazję, to jak robiłem to całe zdjęcie na Insta, to miałem okazję, żeby tam na moment wskoczyć na niego, poleżeć i przyznam, że to jest naprawdę coś niesłychanie dobrego. To jest jedna z tych rzeczy, o której nie wiedziałem, że potrzebuję, dopóki jej nie zamontowałem. I nie mogę się doczekać, aż będzie trochę cieplej i spędzę może nawet jakąś nockę na balkonie, chociaż nie wiem, czy noc na hamaku to jest zdrowa sprawa, ale przyznam, że bardzo, bardzo fajnie. No. Pierwszy raz SnowRunner, a to zapraszamy, zapraszamy, bo dzisiaj dość dużo specjalnych tras. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, chociaż no, parę razy będziemy musieli nawinąć na tym samym odcinku, ale to wszystko przed nami, a przy okazji dzień dobry, dzień dobry. Widzę też wiele twarzy, które w sobotę, nie to, żebym kogoś obwiniał, bo zdaję sobie sprawę, że wstać w sobotę o 9 to nie jest wcale tak prosto, ale chciałbym raz jeszcze podziękować nie tylko za tę wpłatę, ale za wsparcie takie, powiedzmy, psychiczne, ponieważ nie ukrywam, że na początku no trema była niemała. No i bałem się, że nie zejdzie to gdzieś do połowy live'a albo jeszcze dłużej, a tu się okazało, że szybko zobaczyłem znane niki, znane twarze i poszło z górki. Już myślę, że po 10 minutach to byliśmy na dobrym szlaku. Dzień dobry, hejo, hejo. Hamak pierwsza klasa, otóż to. Tylko największy problem było znaleźć miejsce, do którego go przywiązać, tak? Bo to nie taka prosta sprawa na balkonie, na małym balkonie. Przyjemność po naszej stronie. A, dziękuję, dziękuję. Ale Lady Piguła, muszę przyznać, że gdzieś ta intuicja i mam nadzieję, że to pod każdym względem dobrze działa, bo tak. Lady Piguła podczas turnieju w Duma powiedziała, i to gdzieś w połowie turnieju,
Robimy to zadanie. W połowie turnieju, że wygra ekipa Zagrajnika. No i graliśmy. I kto wygrał? Ekipa Zagrajnika. Gdzie myślałem, że jednak to tam Graba będzie miał pierwsze miejsce. No, ale wczoraj, jak mieliśmy tego porannego live'a, Lady Piguła też wstała, ale to chyba... Chyba to... Nazwałbym to, ale to tak pozytywnie, chorobą zawodową, także całodobowo na nogach, tak, gotowość jest, jak tylko live, no to możemy się zobaczyć, ale to taka pozytywna przypadłość. Tak. No, to wczoraj przewidziała, że Łosiu będzie miał pierwsze miejsce, no i trzeba przyznać, że na ten moment Łosiu ma pierwsze miejsce. Więc mam nadzieję, że to, co jeszcze więcej nam tu Lady Piguła po drodze powiedziała o ekipie Jaroka i innych takich, to też ma szansę się sprawdzić, że to przeczucie faktycznie dobrze działa. A przy okazji, Mirlub, dziękuję. O, i humor zepsuty, tak? Nie, żartuję. Coś tutaj wymyślimy w tym temacie, ale przy okazji bardzo, bardzo dziękuję za wpłatę dzisiaj i za szaleństwo wczoraj, bo to było kilkaset złotych, bo 400 plus dzisiaj stówka, to jakieś takie połączenie, no... Było mnóstwo tych pieniędzy, bo wiem, że Stona szalał, Aleksander nam szalał, Iza szalała, Oksi szalała, Pandzia szalała i wiele innych osób. Niestety nie mam podglądu na wszystkie wpłaty, bo ja pamiętam też i Marta była i Arban też nam tu podpisał się całym nickiem, który ciężko było przeczytać i ogólnie cała tutaj stała ekipa. Krepuskulum, dzień dobry. No, więc widzieliśmy się całą tutaj paczką wspierającą. No i widzę, że tutaj impreza dalej trwa w najlepszym. Dziękuję raz jeszcze. A przy okazji, ciężkie negocjacje. Czas wykonać tę misję i zabrać się za konkrety, które powinny nas zbliżyć do zakończenia tej mapy, żebyśmy mogli w końcu wyprawić się na Alaskę, żeby nie było, że kiedy nowa gra. No, po co nam nowa gra, jak będziemy mieli tu Alaskę, to Alaska to prawie jak nowa gra. Kolejna misja wykonana, bierzemy teraz narzędzia rozwoju. Zaakceptuj. I wydaje się, że tu będziemy mieli najbliższą ścieżkę, aby wykonać to zadanie, o ile oczywiście te narzędzia możemy trzy razy pobrać z tego samego miejsca. O! I oczywiście nie zjedziemy do bagna. Dostarcz do magazynu wyposażenie wiertnicze. No to ktoś to jakoś strasznie krzywo, dziwnie to ułożył, ale cóż. Za wygraną w dumie. A, to dziękuję. No, tak było. No, i będąc przy wyposażeniu wiertniczym, okazuje się, że zajmuje ono aż 4 sloty, więc bez tej dodatkowej przyczepki ani rusz. Niestety, bo myślałem, że weźmiemy to wyposażenie, sobie gdzieś załadujemy na tego naszego pick-upa, Chevroleta, ale... No, ale wyszło jak wyszło. W każdym razie dobrze, że do tego mogliśmy jeszcze podpiąć tę przyczepkę, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której no wracamy do bazy i musimy zmienić cały pojazd. Znaczy, no pewnie bym to sobie wyobrażał, ale zmieniłbym między live'ami. Wczoraj to stwierdziłem, że bez sensu kupić sobie kolejną wędkę, więc dałem na ten szczytny cel. O! Bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że i tak gdzieś niebawem ta kolejna wędka wpadnie i to wpadnie taka wymarzona. To ja rozumiem, rybki nieobce. Kurczę, tyle razy chciałem się wybrać na ryby. Kiedyś jeździłem ze znajomym. Miałem nawet swoją wędkę, ale jakoś moja przygoda z rybami zakończyła się dość szybko i to nie przez to, że tam znajomy wziął piwko na wyjazd, tylko trochę zniechęcił mnie fakt, że zawsze jak zarzucałem wędką, to tam jakieś te płotki, niepłotki pod ryby mi się zbierały, czy łapałem, a no prawdziwego karpia zapolowałem w momencie, gdy poplątała mi się żyłka i haczyk pływał w wodzie, a ja próbowałem rozplątać żyłkę i w którymś momencie jak mnie pociągnęło za palec i patrzę, mam karpia. W ogóle wędki nie użyłem do tego. Jakoś tak dziwnie wyszło. No cóż, a przy okazji anonim. Zawsze warto pomagać, pozdrawiam. Otóż to, zawsze warto i każdą kwotą warto. Czy to 5 zł, czy 100 zł, czy 600 zł, no to zawsze warto. Każda pomoc się liczy.
Odblokuj ostatnią wieżę, tam jest niespodzianka. O, czyżby była mowa o jakimś jeszcze dodatkowym wozie? No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Łowił na linkę. No dobrze, że to pod kłusownictwo nie podchodziło. Anonimowy wspomagacz. Co się zło się stało? Czegoś, czy ja nie wiem, podczas tej akcji? Czy po prostu nie lubimy pierwszego miejsca? W każdym razie dziękuję tutaj również za dyszkę. No to ładnie. To ładnie lecimy. To jeszcze jest top 10 w naszym zasięgu, to widzę. Dzisiaj. No do końca dnia akcja trwa w najlepsze. Swoją drogą, niewiele brakuje nam do 200 tysięcy. Warto obserwować 200 tysięcy, szczególnie jakby ktoś tam miał w planach większą wpłatę, bo przypuszczam, że będzie jakaś taka ostra walka o to, kto przekroczy 200 tysięcy. Bo bym musiał sprawdzić, ale myślę, że tam jest jakaś solidna nagroda za tym. Dis oznacza, na kogo Łosiek napisze rapy. Tak, to dobrze wiedzieć. No to bałem się, że coś niedobrego z tego wyszło. Ja bardzo nie na czasie, jeszcze wczorajszy. Ile planuje ta placie w błocie? W planach mamy pojeździć do 20. Tak, o 20, no z tego co kojarzę, jeżeli plany się nie zmieniły, no to powinna wskakiwać Iza ze swoim live'em. Iza Yuki, to kanał oczywiście. Więc no będzie gdzie się przesiąść. No a my też nie mielibyśmy moderatora wtedy, tak? Jednego. Bo jest jeszcze z nami Arman, jest jeszcze tutaj, widziałem Siemko, więc myślę, że poradziliby sobie, ale no nie będziemy tego tak tutaj pokrywać w czasie. Kolekcjonerka Wiedźmina jest za 200 tysięcy. No to właśnie, to może do 20, jak będzie 200 tysięcy, to sam zapoluję na kolekcjonerkę Wiedźmina. Okej, paczka numer 1 przetransportowana. No szkoda, że ten wóz nie jest szybszy, że tu nie mamy tego P16, ale znowu nie chciałem brać P16 na tę akcję, ponieważ P16 nam tam się przyda w momencie, jak już w końcu przewieziemy te wszystkie naczepy. Teraz tak, czy my tutaj mamy jechać? Cały czas prosto, to nie ta chatka, tam jest magazyn. Dzień dobry, pozdrawiamy. Ta planie w błocie to... No pewnie. Właśnie nie wiem, co jest w tej grze takiego, ale... No wciągnęła niesamowicie. Wciągnęła niesamowicie. W donacie, jak oznacza Dis Łosiu, Team Corle, tak się dużo zbiera głosów, na ciebie rapy to będą. Pisane, krytykujące twoją osobę. A to w ten sposób. Myślałem, że... Dziękuję bardzo. Ale to mówią, że podobno... nieważne, co się o kim mówi, tylko że się mówi, więc... Jest to okej. Okay. Zapoluj na Wiedźmina przy progu 300 tysięcy. Kurczę, no wydaje mi się, że jest to próg w zasięgu, tak, tej całej akcji. No w tej chwili mamy 191 tysięcy, zostało już niecałe 6 godzin. Dariuszu! Przeogromnie dziękuję, mam nadzieję, że się wyświetla w miarę poprawnie, bo widzę, że się chyba rozmiary w międzyczasie zmieniły, ale nick jest, teamy są, to działa. Kurczę, no nie myślałem, że uda nam się jeszcze tutaj ruszyć z tymi donate'ami na koniec. A to proszę, jeszcze szansa na... Ja zobaczę to 10. miejsce. Zbliża się, zbliża. A może jeszcze Łosia przegonimy, to... Mamy całą dobrą godzinę live'a przed nami. Na YouTubie good. To dobrze. Na Twitchu widziałem, że podobnie. Znaczy tam gdzieś przycina kawałek tej grafiki, ale ta powiedzmy najważniejsza strategiczna część się wyświetla. Czy wiem? Nie wiem, co Staszek zrobił. Nie wiem. Znaczy prosiłem go, żeby nie robił głupot, więc mam nadzieję, że no, jest dobrym kolegą i nie robił żadnych głupot. Bo to od zawsze wciąga. Narzędzia numer 1 dostarczone. I teraz najgorsze, że narzędzia numer 2. Wielki powrót do gry. Anonimowy wspomagacz. 10 zł, team. No to ładnie nam się tutaj team szykuje. Zastanawiam się, jak wyglądamy na całym tym etapie, jeżeli chodzi o Dis na Corleja ze strony Łosia. Aż jestem ciekaw, co by wymyślił. Może by uwzględnił to, że na pokazie Duma siedziałem obok niego. I tyle. Ja wam dam. Dobrze. Mamy misję za... Moment. A, zaakceptuj. Dobra. Mamy misję zaliczoną, bo myślałem, że nam nie zaliczyli. Teraz lecimy tak, z dostawą do portu.
bardzo podobne zadanie, ale żeby nieco zmienić trasę, bo moglibyśmy pojechać tu i stamtąd z powrotem, tam wracać, bawić się i tak dalej, ale myślę, że nieco zmienimy naszą trasę i pojedziemy sobie tutaj koło cysterny, zatankujemy, przejedziemy dookoła, nabierzemy deski, odbudujemy ten most tutaj. Ta ciężarówka pali pewnie 100 na 100, chyba jeszcze więcej, chyba jeszcze więcej. Albo w ogóle weźmiemy naczepę, wracamy z nią tu, przejedziemy koło przetwórni drewna, nabierzemy deski, żeby naprawić tamten most. To tak, tak tu pojedziemy. Weźmiemy stąd deski i stąd przejedziemy sobie tu i wtedy tu. Tu naprawimy ten most, weźmiemy co mamy zabrać stąd, bo podobno tu kryje się coś ciekawego i wrócimy do portu i z portu, kurczę, mamy szansę zamknąć tę mapę jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że tak to wyjdzie. Dobra, z portu będziemy już się zabierali wtedy za ostatnie zadanie, jakie tu się kryje. Jedyne co, to bym przestawił tego łobuza na trasę, to nasz wóz serwisowy, bardzo piękny. Gdzieś tam, żeby po drodze dolał nam paliwa, jak będziemy go mijać, bo no niestety, tego nie zostało za wiele w Azowku, a trasa jest całkiem długa. Przecież argument... Moment, żeby on nam tu nie zleciał. Mama, kup mi komputer do nauki potrzebny. Tak, ale przecież były te programy tam, jak to działa i tak dalej, to te wszystkie nasze... Znaczy, tyle wspomnień, które się za nimi kryją, tak więc, no... Trochę prawdy, a nawet dużo prawdy w tej nauce było. Kto nie miał Easy PC czy Easy English i mikrofonu z Easy English, tak? Chociaż pierwszego numeru. Easy PC może niekoniecznie, ale chyba Easy English dawali taki ten mikrofon. Do dzisiaj pamiętam te lekcje. Nie wiem, czy one były coś warte, ale pamiętam. Dużo zdrówka. Dziękuję, dziękuję. I również dużo zdrówka życzę. W jakiej szkole? A po jakiej szkole? Mechatronika na Politechnice Poznańskiej, jeżeli chodzi o ten, już powiedzmy, ostatni etap edukacji. No bo tak, to gdzieś po drodze... L.O. To gramy dalej, Dariuszu! Dziękuję przeogromnie. O kurcze, to rzeczywiście gramy dalej. To rzeczywiście gramy dalej. Co to za szatański powóz? Z remizy wyjechał. Jakąś imprezę to pewnie szykuje. Kurczę, a tu była naczepa z gotowymi chyba elementami. Stare piękne czasy. I teraz sobie tak myślę, mogliśmy przecież tę naczepę na lince przewieźć i jeden przejazd zrobić. No ale dobra, no już nie ma co gdybać. Pojechałoś. Bo mogliśmy jeden przejazd trochę inaczej rozwiązać. Encyklopedia na płytach się pojawiała, tak? Książka telefoniczna na płytach później wskakiwała. Jakie to było wygodne. No, a wracając, bo nie dokończyłem tematu, dzieci, internetu i tych spraw, wydaje mi się, ja będę też mocno śledził, jak wygląda sytuacja... O! Świetnie. Będę mocno śledził też, jak wygląda sama sytuacja po już zakończonej akcji, bo powinniśmy dostać również podsumowanie, co, kto, kiedy i jak. Ale ja przypuszczam, że firmy, które zdecydowały się na zakup tego sprzętu, no to na pewno też gdzieś mają to na uwadze, żeby ten internet był dostępny. No, mamy takie czasy, że wiele nie trzeba, tak? Żeby jakiś podstawowy dostęp mieć. Czy... Ej, te... O, mowa o... Żebym teraz nie przekręcił, ej, te, bo tych skrótów, to mowa o telekomunikacji, czy jeszcze co innego? Jeżeli chodzi o telekomunikację, to tam trochę było głosów, że no, lekko nie jest, lekko nie jest. Moglibyśmy pojechać tutaj, w prawo i przejechać koło sklepu z przyczepami, zobaczyć jak to leci. Jeszcze był donate od Krzysztofa, a to już nadrabiam. No, że ta muzyka, ale skoro mówicie, że nie jest głośno, to ją tak zostawię, bo tak głośno gra i nie wszystko słyszałem. Mamy Dariusza, mamy anonimowego wspomagacza, mamy ja wam dam, a jeżeli było od Krzysztofa, bo nie wiem dlaczego, chyba, że gdzieś jeszcze inny, a moment, bo ja tak się skupiłem na tych grapaczka.
A, Krzysztofie, dziękuję. Dziękuję, to był ten normalny donate, ale to dobrze, to my też tutaj jeszcze na koniec z naszego kanałowego portfela też gdzieś tutaj coś dorównamy, jakieś miejsce tutaj sobie zapewnimy. Ale Krzysztofie, dziękuję również bardzo, bardzo serdecznie, pozdrawiam. No i myślę, że chyba nic się nie stanie, jak przeznaczymy też to na dzieci, bo dzisiaj taki dzień, gdzie jeszcze gramy z paczką. Muzyka dla nas nie za głośna. To dobrze to słyszeć. Ja swoją przygodę z telekomunikacją zakończyłem po roku, ale zamierzam zacząć na innym kierunku. A, no to jeżeli było pytanie o telekomunikację, a tak, to teraz już widzę. No to tak, to wiem, że u nas też tam narzekali. Podobnie było chyba z automatyką, że. Bo teoretycznie mechatronika to miała łączyć automatykę, robotykę, informatykę i szło. To, no przyznam, że całkiem lekko może z tego powodu, że z każdego z tych przedmiotów się coś liznęło, tak żeby bardziej poznać temat, ale niekoniecznie był on tak mocno dogłębnie wałkowany jak no, u osób, które poszły na dany kierunek. Więc trochę przyznam, że my byliśmy królikami doświadczalnymi, więc przypuszczam, że też ta mechatronika się mocno zmieniła, ale za czasów jak ja tam byłem, to bym. Zgodził się chyba z powiedzeniem, że jak coś jest od wszystkiego, to niczego, tak trochę. Ale z drugiej strony, jak ktoś chciał coś więcej ogarnąć, tak najbardziej studia pokazały, w jaki sposób tego szukać. Była taka możliwość. Dobra, wyjechaliśmy stąd. Była taka możliwość, więc to też nie znaczy, że jak ktoś skończy mechatronikę, to się nie nadaje do niczego. Tylko. Później. Gdzieś zatrudniając się, chociaż to chyba po wielu kierunkach tak jest, no to musiał się jeszcze dość mocno doszkolić, tak, w zakresie tego, co ta firma chciała. Ale to w sumie chyba jest na każdym kierunku, czy na większości kierunków tak podobnie. Rzadko kiedy jest tak, że ktoś kończy studia i już ma jakieś takie doświadczenie, że o panie, tego tu potrzebowaliśmy. Marto, dziękuję również, lecimy do top 5. No proszę, to taki powrót, to i na rano się widzieliśmy na live'ie i teraz na live'ie. Przeogromnie dziękuję, przeserdecznie pozdrawiam. No to też jakby wszystko zsumować, to się robią takie sumy, takie kwoty. Samo zakończenie studiów dużo daje. Tak, znaczy. To jest trochę. Jesteś trochę MacGyverem. Powiedzmy, ładnie określone. Wydaje mi się, że to trochę jest tak, że firmy często patrzą właśnie na ten papier. I samo zakończenie studiów może też daje takie. Nie wiem, takie spojrzenie, że o, ten ktoś ma tam predyspozycję na to stanowisko i jak najbardziej, no skoro studia ogarnął, to może i w pracę się spisze. Ale przypuszczam, że samo zakończenie studiów tak, żeby być takim idealnym pracownikiem, czy żeby ogarnąć wszystko w danej branży, no to jest zaledwie początek tego, żeby nabrać więcej doświadczenia. My tu deski potrzebowaliśmy. Trochę mogę być dzisiaj zakręcony, ale to mówię, taki jest dzień. Port? Port? Wiecie co, ja widzę, że do portu my mamy dwa razy wyposażenie wiertnicze dostarczyć. I nie wiem, czy nam się bardziej nie opłacałoby zahaczyć tutaj. Z dwoma przyczepami od razu jechać. Zamontuj wyciągarkę. Zaraz zobaczymy, czy nasz plan ma ręce, nogi i linę. Dobra. No jedzie, jedzie. To jest chyba najdłuższy skład, jakim jechaliśmy do tej pory w grze. Nie wiem, czy to jest bezpieczne i czy dojedzie na miejsce. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty jesteś tym. PS czy Xbox? Jestem team dobrych gier i to się tak. Konwój nazywa, dobrze. Czyli jak się bierze przyczepkę na hol, no to się konwój nazywa. Zapamiętam. Mamy konwój. W każdym razie, jestem team dobrych gier i nie mam jakoś tak. Mocno się nie utożsamiam z jakimś sprzętem. Zresztą to tak samo jak komputerowy i tak dalej, po prostu. Zawsze wybieram to, co lepsze, czy to, co bardziej mi się przydaje.
Ale no, porównując gry powiedzmy z generacji PS4 czy Xbox, jakbym miał wybrać co wolę, no to wolę gry z PS4. Oczywiście, no, dużo zmienia na pewno Game Pass, jeżeli chodzi o podejście, bo przypuszczam, że jest wiele osób, które no chętnie skorzystają z tej usługi i mając Xboxa za, można powiedzieć, małe pieniądze, ma się dostęp do wielu fajnych gier. Ale jednocześnie no, brakuje mi na Xboxie tych ekskluzywów, które pozostają tak na długo w głowie i świetnie się wspomina. Jeszcze prosto. Dzień dobry i duch również tutaj. Duch również na dzieci. Duchu, to ja przekażę buziaki. Przekażę na czatę buziaki. Tak to chyba miałoby działać. Czy nam się nie odczepił konwój? Nie, jedzie cały i zdrów. Bardzo dobrze. Szkoda jedynie, że nie możemy zarządzać ładunkiem również na tę przyczepkę, co jest na holu, ale to jakoś ogarniemy. Uncharted 4. No tu wszystkie Uncharted'y. The Last of Us. Niebawem kolejne The Last of Us. No to jest tyle tych gier. Gdzie jest ta trasa? Prawo, mam nadzieję, że nie między tymi drzewami. Czyli dlatego wybrałem AMD, bo AMD lepsze. No, co tu dużo mogę powiedzieć? No na ten moment wygląda na to, że lepsze, tak. Liczę, że się Intel w końcu poprawi, ale no... No co zrobić, tak? Na pewno... To, co mi pasowało w Intelu, chociaż to może być akurat problem jakiejś mojej konfiguracji, czy to płyty głównej, czy RAMu, czy coś, chociaż starałem się wybrać wszystko z głową. No, mam czasem tak, że odpalam kompa na rano i się nie odpala. I musi się odpalić parę razy, zresetować BIOS, ja wtedy muszę wejść do BIOS-u, raz jeszcze ustawić timingi na pamięciach. No czegoś takiego w Intelu nie miałem problemu, tak? Takich, tego typu, ale no, pomijając tam małe niedogodności, znaczy tak samo to, że musiałem zmienić tego Premiera na nowszego, bo starszy coś się tam gryzł. No to jest lepszy, no. Jeżeli chodzi o wskaźnik cena, wydajność i ewentualny pobór prądu czy grzanie się. Więc no to nie będę zaklinał rzeczywistości, że jest inaczej. Inna sprawa, że jakie mieliśmy tam też u Intela, te wszystkie problemy, czy historie z tymi łatkami, niełatkami, obniżaniem wydajności i tak dalej, więc no, cóż zrobić. No ale w tych procesorach to tak chyba było od dawna, że to się, co prawda długo, długo rządził Intel, ale w końcu zaczął się czas AMD. Zastanawia mnie, jak to będzie z Nvidią i kartami graficznymi AMD, czy w którymś momencie AMD wróci do walki, przynajmniej jeżeli chodzi o tę najwyższą półkę. Bo załóżmy gdzieś tam średniej, to coś tam działają, tak? Ale na tej najwyższej no brakuje takiego fajnego starcia. No dobra, zastanawiam się, czy warto pchać się tak daleko. Czy na przykład tutaj jednej przyczepki nie zostawić ładnie na zakręcie, bo to powinno być łatwo nawrócić i później wziąć drugą. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A z drugiej strony, jeżeli udałoby nam się tam podjechać całym konwojem, tak, zgodnie z nazwą, to fajnie by było. To fajnie by było nakręcić wokół tej wieży. Czy nagramy Destiny? Gdzieś ostatnio czaty podpowiadały, że podobno trójka jest gdzieś już w drodze, więc może nową część, a do dwójki chyba, no zobaczymy, chciałbym wrócić, ale ciężko złapać okazję, tak, bo jak teraz była okazja, bo tam wprowadzili jakieś nowe zabawy, no to mieliśmy inne gry, no i tak, jak to pogodzić? Ja aż zobaczę, 120 do 7 miejsca. Faktycznie, my już mamy 6600 zł prawie.
a siódme 6700. O kurcze, a z siódmego kusi piąte. No, czwarte wydaje mi się, że już poza naszym zasięgiem, bo czwarte miejsce, no to już jest praktycznie 11 tysięcy potrzebne, więc... No. Mimo wszystko jestem realistą, optymistą, realistą, ale do piątego, piąte, 7 tysięcy, czyli brakuje nam 400 zł i będziemy mieli piąte miejsce. Myślę, że piąte jest realne. Tak, też myślę, że. Ile ma pierwsze miejsce? Łosiu, 31,5 tysiąca. Ale za nim cały czas ładnie goni Kycu, który ma 29,5 tysiąca w tym momencie. Na grapaczka.pl można podejrzeć, jak wygląda ranking, jak to wszystko się prezentuje. No dobrze, wjeżdża, idzie na przyczepę. No niestety, musimy się podpiąć na chwilę do drugiej przyczepy też, jeżeli chcemy i na nią co zapakować. tysięcy, to co to się dzieje? No tam w ogóle można zobaczyć też, jak wyglądały niektóre pojedyncze wpłaty. Przecież rekordzista chyba wpłacił 12 tysięcy, tak jeżeli chodzi o sumę wpłat w trakcie całej akcji. Zwolnij wyciągarkę. No niestety, musimy ją zwolnić ze służby na moment. A to tylko chwila, wyciągarka. Nie obraź. Odłącz przyczepę. Mowa o nowym Uncharted. Czy myślę, że... Kurczę, no... Właśnie się zastanawiam, czy Uncharted 5... Inaczej, czy Uncharted bez Nathana jako głównej postaci to Uncharted, tak? To jest ten sam problem, co z Wiedźminem. Czy Wiedźmin bez Geralta... No... Może powtórzyć ten sukces. No, są zdania, że jakby... Zacząć historię Ciri, no to by mogło też się przyjąć. Tylko pytanie, czy historia Ciri, jak to powiązać z zakończeniem, jakie wybraliśmy w trójce, tak? Ale to nie dla nas w sumie. Dobra, usuń ładunek. Nie nasz problem ostatecznie. Chciałbym zobaczyć Nathana, na pewno w głównej roli, ale na upartego też no, da radę, na przykład gra córką i gdzieś Nathan jako wsparcie, tak? Myślę, że też... Warto poczekać, zobaczyć na to, co pokaże The Last of Us 2, tak, które, no... Ba, miesiąc nam został do The Last of Us 2. Sam jestem niesłychanie ciekaw, jak to wypali. I jakie nastroje będą w stosunku do Naughty Dog po tej premierze, tak, bo plotki są różne i nie wiadomo, czy powinno się ich słuchać, czy właśnie lepiej nie. No to jest wyjątkowo blisko, żeby dojechać tu do drogi i z tej drogi już na most, tak? Bo tu mamy dookoła cały objazd, ale wydaje mi się, że niestety mamy niezłe bagienko. A jak się wkopiemy tam z dwoma przyczepami, to my nawet nie mamy wyciągarki. Top wpłat to 11 tysięcy, 12 tysięcy, tak. Przy czym osoba chyba z pierwszego miejsca zgarnia laptopa za 6 tysięcy. Coś takiego tam było, więc... Te nagrody też naprawdę fajne przygotowali. No zapraszamy. Przyczepko. Wiedźmy bez Geralta, to gotowo. No właśnie, więc... To jest problem takich kontynuacji gier, gdzie już mieliśmy zakończenie, a jednocześnie ta ostatnia część gry przyjęła się tak niesamowicie dobrze, bo na pewno wydawcom też jest szkoda żegnać się z tytułem. Przecież tak mieliśmy w Wiedźminie te całe pożegnanie. A może nie będę spoilerował, jak ktoś nie grał czy nie widział, tak? Ale no teoretycznie mieliśmy taką sytuację, w której twórcy dali do zrozumienia, że okej, to już koniec przygód. A to nagle, kurczę, może jednak nie. 5 osób z najlepszymi wpłatami ma lapki do wygrania. Tak. Wiem, że... Aha. Zobaczymy. Rok gadał, że ta gra będzie słaba. Mowa o The Last of Us 2, czy o... Ghost of Tsushima. Bo jeżeli chodzi o moją opinię, chociaż też nie jestem wyrocznią, ale uważam, że The Last of Us 2 będzie naprawdę dobrą grą. Bo Naughty Dog od lat nie wydało słabego tytułu.
Co prawda jest tutaj jakieś zamieszanie wokół tego wszystkiego, ale no mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby nie sprostali wyzwaniu. Co do Ghost of Tsushima, no zobaczymy. Przyznam, że złamałem się, żeby zobaczyć tę rozgrywkę, jaką pokazali twórcy na 18 minut. No i daje mi trochę do myślenia, czy nie robi się z tego kolejny Assassin, tak? Bo liczyłem na coś bardzo fabularnego. A teraz powstaje pytanie, no co prawda nie widzieliśmy tak na dobrą sprawę tej gry od strony historii, tak? O-o! A może Elka da radę? No jednak zapakowana ciężarówka to trochę gorzej się jedzie. No! I wracając do The Last of Us i Ghost of Tsushima. Coś jedzie. Znaczy The Last of Us może już nie będziemy wracać, bo to już wiemy co jak, ale do Ghosta no zobaczymy. Być może to będzie rozgrywka coś na zasadzie Horizona czy Days Gone, co też by było niezłe. Ale trochę się boję, tak, o ten tytuł, żeby... Jednak mimo wszystko liczę, że skupi się mocniej na fabule niż samej zabawie płynącej z rozgrywki, tak, bo często tak Assassina właśnie tłumaczyliśmy, że fabuła jest jaka jest, ale ona jest dodatkiem do tej fajnej walki, tak. Jednak mimo wszystko lubię gry, które mają fajną historię do powiedzenia. Czekam na konkretne trzy tytuły, The Last of Us, Uncharted i Horizon. No, no a chyba, że Horizon na PC-cie. No bo na dwójkę Horizona trochę poczekamy, chociaż liczę, że to nie będą długie oczekiwania, skoro już teraz się o tym mówi. Lada moment mamy premierę PS5, no to myślę, że to może być jeden z takich wczesnych tytułów, które wyjdą na PS5. Byle nie Days Gone, Ghost of Tsushima. Znaczy chodzi mi o taką formę rozgrywki takiej bardzo zręcznościowej, gdzie fabuła swoje, chociaż w Days Gone dawała radę, tak? Ale no jednak nie było tak czuć mocnego nastawienia, żeby ta fabuła była najważniejsza, a bardziej ta zabawa z zombiakami. Tak? A jednak wolałbym tytuł, gdzie no to ta fabuła jest najważniejsza. Czy wiem, że The Forest 2? Tak. Słyszałem właśnie. Muzyka nie gra za cicho, tak? Trochę schodząc z tematu. Mam dla ciebie niespodziankę, ale to już jak będzie... Dobrze. Lubię niespodzianki. Znaczy, przynajmniej te, które w życiu do tej pory poznałem, czy miałem, to były fajne. No i zgodę, czy wrócisz do tego tytułu? Na live'ie urodzinowym w sierpniu wróciliśmy na moment, ale no tak, tam zostały tylko wyzwania, nie ma co robić, a te wyzwania no nie są aż tak porywające. To tak samo jak teraz mamy DLC do Dragon Balla. No, byłem podjarany, że będą fabularne DLC, zakładałem, że dostaniemy takie trzy historie jak to, co do tej pory mieliśmy, po czym okazało się, że tak naprawdę to dostaliśmy kolejne zręcznościowe DLC. Ja nie wiem, kto to wymyśla. Może z jednej strony dobrze, bo nie ma oburzenia, że o, okroili grę z głównej historii i dodają w kolejnych paczkach, tak. Ale z drugiej strony, no nie ma po co wracać do takiego DLC. No. Akurat bicie w Dragon Ball, ono było fajne, ale było dla mnie takim dodatkiem do tej opowieści, jaka tam się kryła za tym wszystkim. Raczej Days Gone 2 powstanie, też na to liczę. Myślę, że ta gra się przyjęła na tyle dobrze, niespodziewanie dobrze, że no to by było zaskoczenie, jakby nie powstała. Anonimowy wspomagaczu Team Corle, przeogromnie dziękuję, przeserdecznie pozdrawiam. O kurcze, czyli nasze top 5, o w tej chwili, a moment, to są top wpłacające, a moment, ja zaraz to spojrzę. Top 5, nasze top 5 jest w zasięgu. Brakuje 230 zł i 56 groszy, żeby wyrównać piąte miejsce na liście. Ale i tak pięknie to wygląda, jak wróciliśmy tutaj. Mamy siódme, tak, a niewiele brakuje do piątego. No, niestety na tym niskim biegu musimy podjechać, bo inaczej nie wciągniemy tego. Jednak czuć różnicę, czy z ładunkiem, czy bez ładunku, co jest akurat bardzo fajne. Nie ukrywam, że...
fajnie to zmienia podejście do wykonywania tych misji. Słyszałem o wyciekach, które rzekomo są prosto ze Skybound'u. Nie, niestety nie słyszałem. Seto był poza topką, aż ktoś jednorazowo wrzucił 6000. Nikt nie patrzy na... Jak ktoś wrzuci u nas 24 tysiące, 25 tysięcy i wskoczymy na top 1, to ja nie będę miał nic przeciwko, tak to. No. Ale faktycznie ładnie wywindowało, bo nie widziałem wcześniej seta, a to no czasem jedna wpłata to potrafi wprowadzić na topkę, to jak widać. Ale oczywiście to jest też, żeby ktoś się nie czuł, nie wiem, zobowiązany, czy że tutaj o, musimy wpłacać, musimy wygrać, bo to jest czysta zabawa, tak to. Zdrowa rywalizacja, w ten sposób. Ja widziałem, że wczoraj, znaczy tak był podpisany ktoś jako rok 10 tysięcy. Tylko teraz, czy rok w takim razie trafił do Kyco, czy do Łosiu? Czy w ogóle nie oznaczył Timu? Więc, chociaż być może dużo osób nie oznacza teamów, bo z tego co widzę, tak próbuję sumować kwoty, jakie zebrały poszczególne drużyny, no to jednak do całej kwoty ogólnej, ile my mamy? W tej chwili mamy, o, 195 tysięcy. No to te 195 tysięcy musiało się uzbierać też i do Łosia wrzucić. To Kycy już chyba nie lubi Roka w takim razie. Bo chciał wygrać figurkę Cyberpunka. O kurcze. Przyznam, że też mnie kusiło. Co prawda bardziej kusiła mnie kolekcjonerka Wiedźmina. Ale nie wiedziałem, czy wypada. Chociaż no... Myślę, że w przypadku takiego wsparcia, jakie dał Rok, czyli 10 tysięcy równe, no to wypada. To wypada. Ale no trzeba przyznać, że te główne nagrody właśnie typu figurka kolekcjonerska Cyberpunka, czy tak samo właśnie z Wiedźminem, no to naprawdę świetna sprawa. Dobra, jesteśmy na wyspie, nareszcie. Teraz tylko dojechać i będzie dobrze. Czy kupuję Death Stranding na PC, aby zobaczyć, jak to tam wygląda? Nie! No co to jest? Co? Stój! Stój! Co to miało być? Ja się nie godzę na takie traktowanie naszej ciężarówki. Czy ona działa jeszcze? Działa. No nie, ładunek spadł z naczepy. O, fajny Azov. Fajna beczka. I co teraz? Albo wiecie co? Nadamy temu trochę więcej tempa. Ja tym się zajmę. Ja tym się zajmę już na spokojnie. Gdzieś przed następnym live'em podrzucimy ten towar. A my możemy na moment wrócić do zadań tutaj zamówione materiały, czyli na zaporę. Będzie trochę się więcej działo. Tak? Przyznam, że chyba za dużo tych narzędzi wiertniczych przewiozłem. Zamiast się od razu zabrać za zabawę z Chevroletem. A naprawdę ten Chevrolet to potrafi różne magiczne rzeczy. Tak, odłączmy mu, odłącz przyczepę, holuj. I teraz, co jest piękne, możemy z garażu... W ogóle dałem opony błotne, nie wiem, może by się lepiej jeździło po błocie, ale nie wiem, czy to był dobry wybór. Możemy wyjechać tutaj i mamy płaską przyczepę zwiadowczą, gdzie idzie zmieścić aż dwie rzeczy. No to jest bajer, to jest bajer. Haski, co ty chcesz? Zamówione materiały. Płyta betonowa, trochę daleko. Materiały eksploatacyjnej belki. A moment, to jest do domu pastora. Materiały. To jedziemy z materiałami do domu pastora. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jeszcze mamy kluczowe sprawy, czyli dostarcz cegły, deski i paliwo. A my to dostarczymy paliwo na farmę. Tak, bo i pojedziemy po kluczowe materiały. Czyli tak, śledzenie start, jedziemy po paliwo, bierzemy stamtąd materiały i tak jakoś to połączymy dwie misje w jednym. Jaka jest moja ulubiona gra na PS4?
Kurczę, tak w ciemno jakbym miał powiedzieć, to chyba Uncharted, ale mieliśmy dużo, wiele fajnych gier, które miło wspominam. Przecież był ten... Days Gone. Był Horizon. God of War. Praktycznie każdy tytuł ekskluzywny, Until Dawn. Czy co to jeszcze? Tam niedawno mieliśmy też takiego straszniejszego. Każdy tytuł ekskluzywny, nawet te eksperymenty jak Erika czy The Impatient, to no to są gry, które się świetnie ogrywało i miło wspominam z PS4, ale właśnie przez to, że mają bardzo duże nastawienie na fabułę, tak? I są często dobrze zrobione. Dobrej nocy, dobrej nocy. Dobrej nocy? O 20? Piaskun, dziękuję również za dyszkę. I bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. To jak my wyglądamy tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie minuty, ostatnie 15 minut? Do setto brakuje nam trochę więcej niż setki, ale równo 200 i będziemy przebijać setto. Damy radę, damy radę. O właśnie. Artko! Dziękuję bardzo serdecznie i bardzo serdecznie pozdrawiam. O kurczę, no takie słowa jak się słyszy, to tak niezwykle cieszę. Zarządzaj ładunkiem, paliwo i zmieszczą się serio dwa pakunki? I dwa pakunki. Po co nam taki zwykła ciężarówka z przyczepą, jak możemy tym woj... O, tylko już to tak szybko nie jeździ jednak, jak jest załadowany. No ale dobrze, mieliśmy na farmę jechać z tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle, jak się jeździ z pakunkami. Nie mogliśmy cysterny wziąć? Tak wszystkich przyzwyczaiłeś do tego, że masz w nocy live, że nawet teraz mają dobranoc. Znaczy, ja patrzę, że to chyba ja powiedziałem dobranoc. Że to było po prostu na razie, tak? Ale już z przyzwyczajenia faktycznie mamy zawsze dobrej nocy i tak to nam się kończy, tak? Teraz tak, gdzie my mieliśmy? Tu lewo, albo możemy jechać asfaltem, w sumie będzie bezpieczniej. Chyba, że nie, lewo i od razu prosto na... Łooo, to jest prosta droga na farmę. Damy radę, jeszcze z błotnymi oponkami. Co będziemy prostą ścieżką jechać? Włącz na właśnie, na cztery koła, jak najbardziej. Co to się dzieje? Live o dziwnych godzinach. Live o dziwnych godzinach. Kurczę, teraz się zastanawiam, czy asfaltem nie byłoby szybciej. Jak tak patrzę, że jedziemy po błocie. Czyli to taki skrót, który na mapie wygląda, że jest bliżej, ale niekoniecznie jest bliżej. Szczególnie jakby się nam coś tu miał wywalić. No nic, ale jakbyśmy stracili ładunek, to pojedzie się inaczej. Jak to jest, że człowiek kładzie się spać o 21, budzi się o 7 i cały dzień jest senny? Znaczy ja tę kwestię po części rozumiem. To nie jest może uniwersalny sposób i to pewnie nie jest odpowiedź na pytanie, żeby od ręki tak rozwiązać, ale przyznam, że sam przez to przechodziłem, że miałem taki czas, że... ciągle zmęczony, nie za bardzo mi się chciało cokolwiek. No i pierwszy, no na pewno pasja, sam YouTube, czy to wkręcenie się w to wszystko, to dodało masę energii, bo jak jest premiera, jak się dzieje coś takiego niesamowitego, czy teraz gra paczka na kanale, to nawet się nie myśli o spaniu. Nawet jak tych godzin jest za mało. A drugie to też, to jest może dziwne, ale sama taka aktywność, jakieś właśnie pójście na biegi, czy nawet zwykły spacer, no to też jakoś wpływa tak na organizm, że dużo lepiej się śpi mimo krótszych czy mniejszej liczby godzin snu i tak czuję się jakoś tak bardziej wyspany. Nie wiem, czy to u każdego zadziała, ale sam sobie chwalę tę metodę. No pięknie, tej wody tu nie uwzględniłem, ale w sumie jak pojedziemy trawą, to chyba nic się nie stanie, gorzej jak nam się przyczepka wywali. Toksyczne odpady do lasu? Tak. Coś nas zablokowało. Pieńków nie widzę.
Znaczy widzę, ale no nie takie, żeby nas miały tu blokować. Anonimowy wspomagacz! Przeogromnie dziękuję! A to się zbliżamy, to się zbliżamy! No ładnie. Nie zakładałem na tym live'ie takiego powrotu do topów. Czemu nie pojechałem asfaltem? Jeszcze jest szansa na... A tu jest pieniek, dobra. Jednak jest. Ech, pieńki w tej grze. Czy możemy to drzewo tu zlikwidować? Nie, aż tak dobrego to chyba nie ma. Znów to samo, tak. Ale te pięki w tej grze, ja nie wiem po co one tu są tak naprawdę, bo... Może pojedziemy sobie tędy? O, znalazłem drogę właśnie. Ja rozumiem, jakby je można było wyciągarką. Nawet na zasadzie takiego, że nie wiem, walnie nam w szybę, zbije i tak dalej. Problem rozwiązał się sam. Nie obraziłbym się jakoś wyjątkowo mocno. Albo no, że jest jakiś proces, który pozwala nam minigra czy coś usuwać te pięki. Ale w momencie, kiedy nic nie możemy zrobić, a samochód się potrafi na nich zablokować w najgłupszym sposób, no to tak trochę słabo. No dobra, to już chyba wystarczy. Wystarczy, bo kolega nam tu padnie na jakieś wstrząsy. Dołącz przyczepkę. Zarządzaj ładunkiem. Oddaj pastorowi. Kluczowe sprawy. No jak ręką odjął. Teraz nagle można jeździć. Teraz nagle można jeździć, ale już się nie będę pisał na to, żeby ten ładunek stąd przetransportować. A może trzeba było od strony pola tu wjechać? O właśnie, tu na przykład, tu. No ale kto mógł wiedzieć? Nie wiem, jak Saints Row będzie wyglądał. Azemirze! Co to było na koniec? Co tu się wydarzyło? O kurcze, no to mamy piąte miejsce, to jesteśmy w top 5. O kurka, tak. O kurcze. No ładnie. Azemirze, ale... a nie, bo to jest 2200, myślałem, że udało się do pełnej kwoty, ale teraz trochę inaczej to wygląda. Ale przeogromnie dziękuję, ale tutaj dowaliliśmy. Kurczę, co się wydarzyło? Nie wierzę. Mamy szansę na pierwsze? No nie wierzę. Co najlepsze, na pobocznym live'ie przebiliśmy naszego głównego live'a, jeżeli chodzi o ogólne wsparcie. O, fryzjer jeszcze może poczekać. No... Przebiliśmy ogólnie wsparcie, czy kwotę, którą zebraliśmy na głównym live'ie, no to teraz na tym naszym pobocznym, w nieco bardziej ludzkich godzinach, przeskoczyliśmy kolejne 4000, czyli w tej chwili mamy ponad 8000, coś niesamowitego. Przeogromnie dziękuję, przeogromnie też podziwiam, bo to naprawdę jest wielkie serce i coś pięknego. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za to, że udało się razem tak spędzić te chwile, bo to są akcje, których się nie zapomni nigdy, tak? Więc mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję czymś takim uczestniczyć, ale teraz już naprawdę życzę dobrej nocy. Zapraszam do Izy na live'a. Iza Yuki, kanał tutaj z nami przed chwilą moderowała. Nikomu bana nie dała, no to tak w prezencie można też zajrzeć. Mały rajd. A my widzimy się już we wtorek. Dobrego dnia po prostu. Zarówno teraz, jak i w sytuacji, kiedy to powtórka. No chyba, że ktoś ogląda w nocy, to dobrej nocy. Trzymajcie się. Hej, hej.